Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj recenzuję książkę Show Your Work, Austin Kleon. Zapraszam. Co to jest za książka Show Your Work? Znaczy to po polsku tyle, co pokaż swoją pracę. Jest bardzo króciutka i skupia się na tym, że powinieneś pokazywać swoją pracę. I Austin to autor, bloger, twórca kontentu, stworzył bardzo dużo kontentu, nie znałem go wcześniej, polecił go jeden z youtuberów, których bardzo lubię, który zajmuje się i rozwojem osobistym i też robi filmy trochę humorystyczne. Kapitan Sindbad, zalinkuję jego kanał, zobaczcie sobie jak chcecie. No i powiedział o swoich książkach ulubionych ten Kapitan Sindbad i wśród nich była właśnie ta, Show Your Work. I mówił, że ta książka popchnęła go do pokazywania więcej tego co robi, do tworzenia większej ilości kontentu. Dlatego też stwierdziłem, że to jest idealna książka dla mnie. Ta książka daje Ci bardzo dobre pozwolenie, a wręcz trochę Cię chce wepchnąć na drogę ludzi, którzy pokazują swoją pracę w internecie. To jest książka o mediach współczesnych. Jeśli jesteś artystą, jeśli jesteś kimś, kto tworzy content, nawet jakiś tam tradycyjny typu książka czy coś takiego, to będzie idealna pozycja dla Ciebie. Dlatego, że w 10 punktach, krótkich i zwięzłych, Austin rozbija Twoje wątpliwości na temat tego, czemu nie powinieneś pokazywać swojej pracy. Co to znaczy w ogóle pokazywać swoją pracę? To znaczy dzielić się nią właśnie w mediach, w internecie, w miejscu, w którym chcesz. Nie musi to być wszędzie, nie musisz być jak Gary Vee, ale warto dzielić się tym kontentem z paru powodów. I mówi tu o m.in. tworzeniu swojego tribu, czyli plemienia, powiedzmy po polsku, czy jakiegoś klanu. Czyli ludzi po prostu, których też interesują te rzeczy, które interesują Ciebie. Mówi o tym, jak dzięki pokazywaniu swojej pracy, tak jakby ją udoskonalasz. Masz cały czas też feedback od ludzi, którzy gdzieś ją widzą. A nawet jeśli nie masz feedbacku, nawet jeśli mało ludzi to widzi, to i tak zaczynasz tworzyć rzeczy, które będą bardziej wycelowane w ludzi. Też zaczynasz bardziej rozumieć całe zapotrzebowanie, jakie jest obecnie na rynku. I ta książeczka bardzo mała, Show Your Work, tak jakby pozwoli Ci na wydanie się. Jest tam taki punkt w ogóle, 10, sell out. I oznacza on tyle, co rób rzeczy za pieniądze, rób rzeczy, które ludzie chcą zobaczyć. Nie przejmuj się tym, że Cię ktoś będzie nazywał sellout. I dlaczego o tym mówię? Bo zawsze jakoś w internecie jest tak, że jak zrobisz coś, co nie jest za darmo, to fala ludzi zaczyna mówić, że jesteś selloutem, że się sprzedałeś, że tylko za pieniądze to chcesz robić. A nie, no, fakt jest faktem, że pieniądze są potrzebne, bo czas, który poświęcamy na tworzenie, ostatecznie jest to też pewien koszt dolarowy czy złotówkowy w naszym przypadku. Oznacza to tyle, że jeśli chcesz kontynuować produkcję, kontynuować tworzenie, musisz pokazywać swoją pracę i musisz znaleźć jakiś sposób na jej monetyzację ostatecznie, bo inaczej będziesz trochę gazował na dużym błocie, będziesz stał w miejscu. Robić tak jak ja na przykład, że mam pracę i też robię content po pracy, ale w ostatecznym rozrachunku będziesz tracił motywację pewnie czasem. Jeśli to nie będzie Twoja pasja, jeśli to nie będzie coś, co lubisz robić po prostu, to zaraz, gdy porobisz taką rzecz rok, czy nawet dwa, czy trzy i nie wpadną Ci żadne dolary, będziesz załamany i przestaniesz. Show Your Work sprawia, że otwierają się nowe drzwi w tym całym Twoim tworzeniu, w Twojej sztuce. Dobra książka dla artystów też. Czekajcie chwilę. Dziś się obudził. Wracając do tematu. Dobra książka dla artystów, bo często artyści to są typowi tacy ludzie, którzy właśnie nie sprzedają swojej pracy, nie pokazują swojej pracy, czekają aż ten produkt będzie idealny. Nie chodzi o to, żeby pokazywać produkt nieidealny, czy rzeczy, z których nie jesteś zadowolony, ale chodzi o to, żeby tworzyć content też po prostu mówiąc o tym, co teraz tworzysz.
jeśli on mówi coś tam takiego, jeśli jesteś na fazie planowania, mów o tym, co planujesz. Jeśli jesteś w fazie jakiejś realizacji, mów, co się dzieje w tej fazie, jak ten projekt wygląda, jakie są wyzwania, co idzie dobrze. Jeśli jesteś w fazie końcowej, mów znowu, co się w tym momencie dzieje, jak planujesz go jakby całkiem wypuścić na świat i tego typu rzeczy. Rozumiesz? Po prostu chodzi bardziej o dokumentowanie niż tworzenie, trochę taki koncept też od Gary'ego V. To wszystko razem jest w super formie. Ta książeczka Show Your Work to taki kwadratowy zeszycik, gdzie autor też tworzy różne takie fajne napisy, takie pseudo-artystyczne, pseudo-artystyczne powiedziałbym. I to mi się podoba, bo to sprawia, że jest taki personalny dotyk tego Austina i to jakby też to daje pozwolenie na tworzenie tego typu rzeczy, bo tak naprawdę gdybym takiej książki nie zobaczył, sam w życiu bym nie pomyślał, żeby coś takiego warto było kupić i żeby coś takiego sprzedawać. W sensie, tak jakby my definiujemy to, co jest produktem, to, co sprzedajemy i czasem to, co robimy, wydaje nam się słabe, a tak naprawdę, gdy to wypuścimy do ludzi, to wcale to nie jest słabe. Czasem się okazuje, że mniejszym kosztem możemy zrobić lepszy produkt. Takim przykładem z mojego podwórka będzie niedawny film, który zrobiłem. Większość z Was go może widziało, o zapasach na koronawirusa. Tak, że na ten film zrobiłem w minutę, nie użyłem w ogóle programu do edytowania. Nie zajęło mi to nic, wpadłem na ten głupkowaty pomysł przez dzień, gdy te różne newsy i głosy słyszałem do tyłu ludzi, którzy mówią o swoich zapasach. I ten film jest najbardziej popularny w ostatnim czasie. Czasem przerost formy nad treścią nie jest dobry. Czasem trzeba zrobić treść, czasem trzeba zrobić coś takiego głupiego, czasem trzeba coś wypuścić szybko i to ma lepszy efekt i to ma bardzo dobry efekt dla Twoich widzów i to ma dobry efekt dla Twojej pracy. Dlatego Show Your Work dla każdego, kto coś tworzy kreatywnie, polecałbym, żebyście sobie to sprawdzili, bo to Wam bardzo pomoże. Bardzo pomoże też, da duże pozwolenie na pokazywanie swojej pracy na zewnątrz. Dziękuję bardzo, Was o życie poczciwe. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku recenzji. Widzimy się w tygodniu w kolejnych odcinkach vloga. Oj, się zmęczyłem. Widzicie, co tu mam? 30 kg kamizelka pod bluzą. Także samo nagranie filmu to jest wysiłek. Dobrze, jadę do domu. Pozdrawiam, dziękuję za oglądanie. Hej!